sellos. Spotykamy się dziś, aby podziękować wszystkim kobietom za szczęście, za to, że są z nami w każdym dniu naszego życia, tym dobrym, ale i tym złym. 8 marca to Międzynarodowy Dzień Kobiet. Właśnie z tej okazji pragniemy złożyć naszym paniom nauczycielkom i koleżankom najserdeczniejsze życzenia. Niech wam snuje się żyła z pomyślności, a fortuna niech nie umija waszych domów. Ty zaś szlachetne zdrowie, ulubuj sobie nasze panie i wspieraj ich nadmocone przez nas siły. Moglibyśmy od świętnie przybrać się miny, wysłać wasze zasługi i fortu zdawać wam domów. Lecz czy tak głównym i szumnym waszego święta przebiegu, czy byście w nas rozpoznały swoich uczniów i koleżów? Więc odrzucamy dostojne gesty i miny i zapraszamy do zabawy wszystkie panie i dziewczyny. Ale czy te słabe i kruche kobiety dałyby sobie w życiu radę bez silnych mężczyzn? Za chwilę o tym się przekonamy. Mam straszną siłę, choć się jej chwalę, lecz dorosłego także chwalę. Chwalemy proste, jeden sierpowy, siak, prak i facet gotowy. Gdybym był wojnym z Ameryki, to bym rodeo powalał byki. Byka za rogi, łeb mu naginam i byk już leży jak połowina. Gdybym nagle spotkał niedźwiedzia, to bym mu do słuchu coś powiedział. Skoczyłby na mnie, lecz wnet by runął, bo znał się także na chwytach judo. Ryby są dla mnie swoje wielkie dzieci. Nie mogę, źle się czuję. Niech jeszcze jeden dzień postoją. Zapewniamy was, drogie kobiety, i myślimy o was na co dzień. Nie tylko o świętach, ale każdy mężczyzna o was stale pamięta. I choć mówicie, że jesteśmy słabi i leniwi, to jednak jesteśmy bardzo troskliwi. Podejmujemy różne starania i do wszystkich chęci przygotowania. Interesuje mnie szalenie, jak się sprawować wrażenie, kiedy tu w życiu zostać, w moim sercu na zawsze pozostać. Hutnikiem, chucie skwar zadłużył, praca przemu bardzo dłużył. Rybakiem, to niełatwa sprawa, rybak o świcie musi stawać. Nauczycielem, broń Boże, to się nie opłaca, u dzieci uczyć to męcząca praca. Rolnikiem, w żadnym razie, rolnik ma dużo pracy przecie w necie. Lekarzem, toż nie, lekarz cudzym zdrowiem musi się martwić. A może listonosze? Nie, much szkoda na bieganie po schodach. Wiem, śpiącym rycerzem, w tym fachu każdy mężczyzna dobrze się czuje i nie to w oczach Bożego zginie. Yeah.
I cóż pozostało mi z rozważań, bo w plecach i kilka nadmornych odpadów. Jak zwykle, u nas kobiety nie woli biednego i łagodnego mężczyzny. No cóż, dziś właśnie okazało się, jak wielu z nas te serce kobietom oddało. Pewnie w ostatnich balach cele osób mężczyźni na pierwszym miejscu u kobiet zwracali uwagę na oczy, na drugim miejscu na figurę, a na trzecim interes. A my i tak biedne swoje. My największą uwagę zwracamy, a zresztą posłuchajcie sami. Najpiękniejszej uroczystości szkolnej. Na koniec zaprezentujemy taniec pod tytułem Jezioro Łabędzie.